Poprzednim odcinku. Jarcie, nie mam prezentu. Mogę po prostu żyć z tobą i spać w twoim łóżku jak na suki. A teraz kontynuujemy. Mam kolejny sen. Nie wszystko jest to, na czym wygląda. Nie wierzę, że wszystko jest na przeciwko ciebie. To mogą być także kłamstwa. Obudziłem się na mój budzik. Rozumiałem, że nikogo nie ma w moim pokoju. Myślałem, że każdy wciąż by tutaj był, skoro mieliśmy te nocowanie u mnie. Czuję się trochę samotnie. Przebiorę się i zobaczę, gdzie one poszły. Zmieniłem swoje ubrania i poszedłem sprawdzić pokój dla gości. Nikogo nie ma tutaj w nim. No to na dół. Nikogo też tu nie ma? To gdzie każdy? Wszystko z nimi okej? Okay? Zaczęło się martwić. No to sprawdzę dom najpierw Sayori. Poprawność układania zdań wersja Percorna. Udałem się do domu Sayori. Jej drzwi są odblokowane, więc wbijam. Sayori? Jest tu ktokolwiek? Wbiłem do pokoju Sayori. Delikatnie otworzyłem drzwi. Westchnąłem. Gdzie ona kurwa jest? I one wszystkie też. I zacząłem się denerwować. Wziąłem mój telefon i zacząłem pisać do wszystkich dziewczyn. Bez odpowiedzi. Wyszedłem na zewnątrz. Być może spalę te książki. Wróciłem do mojego domu i do mojego pokoju. Zapałem książkę, która była w śmietniku. Wziąłem zapalniczkę i trochę oleju dla zapalniczki z mojej szuflady i udałem się na zewnątrz. Dałem książkę na jakąś tam półę. Wylałem trochę tego oleju i podpaliłem to. Książki zaczęły się szybko palić. Wszystko, co zostało, to popiół. Z jakiegoś powodu czuję się nieprzytłoczony. Spodziewałbym się czegoś bardziej klimatycznego, ale przepraszam, że na końcu do tego książki. Nagle ktoś do mnie dzwoni. Wyglądało na to, że to Natsuki. Odpowiedziałem. Natsuki, przyjdź do szkoły szybko. To taka potrzeba. Każdy czeka na ciebie w pokoju literackim. W klubie literackim. Musisz... Klik. Mamy za nim wstecz i bez odpowiedzi. Kurcze pieczone. Zacząłem biec szybko do szkoły, z jakąś muzyczką, jakbym biegł do szkoły. Bramy były otwarte, nawet jeżeli szkoła powinna być dzisiaj zamknięta. Dziwne, mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Biłem do środka. Udałem się od razu do klubu literackiego. Szybko otworzyłem drzwi z buta bokiem i podszedłem do i wbiłem do środka pokoju. Jeśli ktoś się spytał, jak się otwiera drzwi z buta bokiem. Widzicie tą klamkę, która jest tutaj na obrazku teraz? No to... Kopiecie od boku tak, żeby się otworzyły w bok. Proste. Kopiesz od prawej, żeby się przesunęły w lewo. Koniec zagadki, tak to się robi. Otworzyłem drzwi z buta... Znaczy zamknąłem je później z buta za mną. Gdzie jest kurwa każdy? Drzwi otworzyły się ponownie od tyłu. Zanim się odwróciłem, poczułem jak coś ciężkiego walnęło mnie w tył mojej głowy. Kurwa! Obudziłem się wkrótce po tym. Ała! Coś mi walnęło! To była zapłata. Ups. Znaczy remasz. Otworzyłem moje oczy. Wszystkie są wkurzone. Cześć, Percorn! Pierwszy raz widzę taką minę u Sayori. Widzę dziewczynę naprzeciwko mnie. Jakby chciały mnie zgwałcić, ale... cześć. Dziewczyny wszystkie śmieją... Śmieją się ze mnie, nie wiem czemu. Hej, Monika? Tak, Percorn. Czy ty wiesz, czemu jestem związany na biurku nauczyciela? Okej. Nie mogę się w ogóle ruszyć. Moje ramiona oraz nogi są związane bardzo dobrze do nóg biurka. O, gdzieś ty był. Natsuki, naprawdę. Co nie dla ciebie, abyś tutaj przyszedł? Ta, pokałem, jakbym był w niebezpieczeństwie. Jesteś taki lawerem, Percorn. To ono szalały wszystkie. Ty zaraz pewnie jeszcze Sayori i Monika miały takie oczy. Yuri nagle zaczęła podchodzić do mnie z bardzo wielkim nożem. To jest jakby miała nieskończoną ilość tych rzeczy. Yuri spoliczkowała mnie bardzo mocno. Myślałeś, że to jeden znowu z tych żartów z nożami, co nie? Nie? Ohyda. Ty jesteś ohydny. Co się tutaj kurwa dzieje? To troszkę tam ostatniej nocy, kiedy zaprosiłeś nas. Ale po ty poszedłeś spać, a my wszystko sobie przypomniałyśmy. Czekaj, myślałem, że już pamiętałeś na temat innego świata. Oho! Wszystkie dziewczyny zaczęły się śmiać ponownie. O co im kurwa chodzi? Naprawdę jesteś taki głupi i pusty jak za każdym razem, co nie, Percorn? O czym ty kurwa gadasz? Oho, wszystkie te rzeczy, które powiedziałeś do mnie, wszystkie te okropne żarty, które zrobiłeś. Wszystkie rzeczy, które do nas powiedziałeś, traktowałeś mnie tak źle. Każdego dnia sprawiłeś, że moje życie było okropne. Próbując randkować z najwszystkimi bez tak, jakbyśmy zauważyły, teraz jest ohydne. Ale Sayori powiedziała,
Ale Sayori... Ale Sayori powiedziała Monice? Ale Sayori powiedziała Monice. Czy powiedziała Monika? Ale Sayori powiedziała Monika powiedzieć jej? Czy to jest w porządku, prawda? Ale Sayori powiedziała... Ale Monika powiedziała... Ale Monice to pasuje? Co nie? Aha, ale Sayori powiedziałaś przecież Monice, że ci to odpowiada. A ja powiedziałam to, żeby zobaczyć, jak ciężko, jak daleko z tym pójdziesz, ale ty wciąż opornałeś dalej i dalej. Potem podałyśmy ostatnią noc i powiedziałam im wszystko. Zrobiłeś to nam, Perkor. Te książki nie mają nic do tego. Trzecie oko nie jest tutaj przeciwnikiem. Ty jesteś, o Jezus. O Boże, na to Monika mówiłem. I teraz będziesz za to cierpiał, powoli. Ty wiesz, jak o tym myśleć? Gdyby ci nie było w naszych życiach, nigdy bym się nie zabiła. Gdybym się nie cięła, albo dźgnęła samą siebie w serce w sposób, jaki zrobiłam to wszystkie razy. A bo nie wspomnij, że jesteś takim dziwakiem, który siedzi tutaj i ogląda, jak ona się wykrwawia przez weekend. Jesteś ohydny. Natsuki walnęła mi bardzo mocno w twarz. O! Próbowałem się wiercić, ale byłem związany zbyt mocno. Patrząc wstecz, nie mogę wierzyć, że kilkoleś się w tym zakochałam. Ciebie wkrzywam na myśli. Ty, grający w to, nie jesteś niczym dla mnie nowym. Nie jesteś niczym dla mnie teraz. Po prostu chcę zobaczyć, jak ten moc się kończy. Jestem rozczarowana w prawdziwego Perkorna. A ty teraz dostaniesz to, czego chciałeś, ty maniakowy frajerze. Wiesz co, kochałem, aby zobaczyć, jak byś wyglądał z liną na twojej szyi zamiast na mojej. Ty zobaczymy, kto się będzie śmiał. Co to kurwa za koszmar? To nie może być prawdziwe, to nie może być prawdziwe, to musi być sen! O, nie, Perkor, pomyliło ci się. To nie jest sen, to definitywnie nie jest prawdziwe. Sayori zakończyła robić wisielczy knot i otoczyła go dookoła mojej głowy, zaciskając mocno. Sayori, co ty robisz? Pokazuję ci, jak to jest być zostawiony wisząco. Nie, przestań! To jest taki żart słowny, tego nie powiesz. Zacząłem się wiercić, aby zdjąć tą linę, ale bycie związanym to było tak mało rzecz, którą mogłem zrobić. Sayori zapała koniec liny i uśmiechnęła się do mnie. Wierciłem się coraz bardziej, a wciąż byłem przecież przywiązany do tego krzesła. Sayori i Monika obydwoje złapały tył tej liny i zaczęły go zaciskać go tak bardzo jak mogły. Kiedy Natsuki oraz Yuri wstrzymywały biurko od ruszenia się, moje ciało tam się zaczęło wiercić. Kaszlałem i łapałem powietrze. Moja szyja zaczęła czuć się, jakby się rozwalała. Moje płuca krzyczały powietrze. Nie mogę oddychać. Moja głowa boli tak bardzo. Zaczynam widzieć moje własne żyły w moich oczach, jak moja wizja się rozmywa. O Panie Jezu, kurwa, Sayori dochodzi. O tak, jak się czujesz, Perkon? Dobre uczucie, prawda? Ponieważ to jest sposób mojego życia. Robiłeś to dla mnie i teraz... Ja cię zabiję w sposób, jak ty zabiłeś mnie. Moja wizja zaczęła się zaciemniać. Umieram i nie ma nic, co mogę zrobić na ten temat. Nawet Perkon nic nie może zrobić. Jakby usunął wszystkie dziewki teraz, to może by coś to dało. Ale ciulwie. W sumie? Ty, nie mogę zapisać gry! Nie mogę zapisać gry nawet! Nagle, jak wypuściłem mój ostatni ten chwyt powietrza, poczułem, jak lina się zatraca. Puszcza właśnie. Lina jest rozwiązana z mojej szyi i odrzucona przez Natsuki. Teraz moja kolej! Natsuki pokazała sadystyczny uśmiech na swojej twarzy, jak powoli wbiła na moją klatkę? Zaczęła odpinać moją bluzkę, wtedy moje spodnie. Co ty kurwa robisz? Czy ona właściwie zrobi to ze mną? Teraz? Tutaj? Co? Nagle dostałem w twarz tak mocno, że czułem się, jakby to była cegła, która walnęła mi prosto w twarz. Łe! Wiesz, o co mi chodzi? Twój umysł zawsze jest taki ochyty. Teraz będę się wyskoczyć do głupiej konkluzji. Mogę zobaczyć to na twojej twarzy. Po prostu chcę odpiąć twoją bluzkę oraz spodnie. To jest kurwa zbrodnia? Zanim mogłem odpowiedzieć, Natsuki walnęła mnie w twarz i uderzała też w klatkę, sprawiając, że brakowało mi oddechu. I łapałem go też. Zawsze mnie nie docenię. Lekceważyłeś, Perkor. Zawsze nazywałeś mnie słodką. Zawsze znalazłeś mnie przez mój wygląd, a nie przez to, kim naprawdę jestem. Natsuki napierdzielała mnie ponownie. Czułem ostry ból po moich bokach i chyba nawet kilka moich żeber się złamało od tych ciosów. Oło! No zobaczmy, kiedy... Co się stanie, kiedy będę nawalała cię mocniej? Czekaj, myślę, że pozgraliśmy go wystarczająco. Yuri? Z przyjemnością. Yuri podeszła do mnie, a reszta dziewczyn zniknęła. Ty wiesz, że cię kocham, Perkor. Yuri podeszła bliżej do mnie i pocałowała. Nani?
poczułem ostry ból w moim ramieniu. O kurwa! Ale zaczniłeś mnie tak bardzo. Teraz ja podzielę się z tym bólem z tobą. Juri nacisnęła nóż mocniej. Mogłem poczuć, jak wbija się to coraz głębiej w moje mięśnie w ogóle. Krzyczałem i wierciłem się w bólu. Cicho, to wkrótce się zakończy. Wciąż cięła mnie w ramię. Ból nie przestawał. Nie mogę czuć już dłużej mojego ramienia. Gdzie jest moje ramię? Tutaj. Zemdlałem. Dostałem znowu bardzo mocno. Kurwa! Hej, nie ma przerwy dla ciebie. Obudź dupę. Nagle ból wypełnił moje ramię, ale nie mogę poczuć nic za nim. Tak bardzo... jesteś takim śpiochem. Czemu jestem zaskoczona? Otworzyłem moje oczy i się rozejrzałem. Dla mojego horroru widzę moje ramię przywiązane przez mały tam materiał, aby się nie wykrwawiało. Ale moje ramię? Co wy kurwa robicie? Juri trzymała nóż nad moją lewą nogą, uśmiechając się. Nie. Nagle na suki odepchnęła Juri obok i sama trzymała nóż. Nie tak szybko, teraz moja kolej, dziwko. Próbowałem jeszcze raz się wiercić, aby się uwolnić, ale ten ból w moim ramieniu sprawił, że to było ciężkie dla mnie. Zrobić tak bardzo aż do przemowy. Proszę. Oszczędź tego bagania, ty... tam świnio, albo przetnę więcej niż swoje nogi tutaj. Kurwa! Następne 10 sekund było dla mnie rozmazane, jak Natsuki powoli odcinała moją nogę. Od reszty mojego ciała. Moje oczy kręciły się... zakręciły się aż się na tył mojej głowy i próbowałem trzymać siebie, aby nie zemdleć ponownie. Tak mnie krwi, wow! Straciłem każdy centymetr uczucia w mojej nodze, ale... ból powrócił. Ja znowu się zacząłem wiercić i krzyczałem w agonii. Słyszałem, jak dziewczyny zaczęły się śmiać jak maniak i konkretnie to ze mnie. Następną rzecz, jaką widziałem, to, że Monika trzymała moją inną nogę. Ty wiesz, co kocham w tobie najbardziej, Perkon? Próbowałem odpowiedzieć, ale wszystko, co wyszło z moich ust, to były puste takie coś w tym stylu. Najlepszą rzecz, jaką jest na temat ciebie w naszym klubie, jest to, że nareszcie pokazałeś nam prawdziwe znaczenie bólu i cierpienia. Zaczęło ciąć powoli. Czułem każdy centymetr ból w mojej nodze i czułem się bezsilny, aby zrobić cokolwiek przeciwko temu. Kurwa! Czy to boli? Mam nadzieję, że tak. Oto, trzymaj. Sayo podeszła do mnie z nożem. Uśmiechała się od ucha do ucha. Proszę, przestańcie! Kocham cię, Sayo! Sayo nawet nie zwątpiła. Przecięła moje ramię szybko, jakby to było nic. Wtedy podniosła je i rzuciła do reszty moich kończyn. Ha, 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 co za... nie, pośpiech? Kurwa. A wybacz, nie mogę zrobić nic poza twoimi krzykami, co przypomina mi. Zagra odwróciła się do Juri i dała jej kiwnięcie głowy. Juri podjarała się jeszcze bardziej, patrząc, jakby otrzymała największą nagrodę na ziemi. Juri cofnęła się i biegła wstecz. Odpięła jakąś szkolną torbę i wyciągnęła wysypała bardzo wielką ilość noży na biurko. Bierz tak wiele, jak chcecie, dziewczyny. Ja stawiam. O, ja pierdolę. Z tymi wszystkimi nożami, żartami na temat noży. Nie przetniemy tobie żadnego kawału, Perkon. To też miał być jakiś żart na temat noża, ale tego nie powiesz po polsku. Dobra, Juri. A tak, teraz ta część, Perkon. Naprawdę musisz zwracać uwagę, ponieważ... nie załapiesz tej ironii. Co wiesz ironii, dopóki będziesz chciał. A ten ponownie, on jest... tak? Kurde, no to tego też nie przetłumaczysz, tak. On i tak jest już tak odcięty, że nie pozbiera tego razem, tak czy siak, Juri. Prawda, ale... chciałam powiedzieć, że to już od dłuższego czasu. Więc nie musisz nawet rujnować tego momentu dla mnie. Wszystkie cztery dziewczyny otoczyły mnie przy pomocy noży. I jak podniosły do mojej klaty. Wierciłem się, ale bez moich kończyn mogłem ruszyć tylko moją głową. Jestem w szoku, że się nie zemdlał, bo z powodu wykrwawienia, no kurwa, kończyn nie ma. Widzisz, jeden z największych, najbardziej rozczarowujących rzeczy, które nam zrobiłeś, było siedzenie tutaj oglądanie, jak każda z nas cierpi i umiera. I nie robiłeś na ten temat. Na przykładu, oglądałeś jak na siebie bardzo szybko, a mnie zatrzymałeś. I wtedy siedziałeś tutaj w klasie ze mną, trzymając moją dłoń przez cały weekend. Nie zatrzymałeś krwawienia, nie pomogłeś mi w ogóle. Wszystko zrobiłeś z oglądaniem, ty potworze. Mogłeś zrobić cokolwiek. Ja bym czekał nawet całą wieczność na to.
Ja wciąż żyję. A chcesz obstawiać? Oh my god. Chcesz obstawiać? Okej, każdy. To czas opowiedzieć się naszymi nożami z perkornem. Jej! Jak pierwsza? Wszystkie razu teraz! Nie. Cóż, to się jeszcze nie zgadnął? Teraz to nie była beta. Bardziej jak baited. Zostałeś zbaitowany. Prima prilis. Jakakolwiek historia w tym baitowaniu była wymyślona i nie ma punktów w głównej historii A Brand New Day. A Brand New Day wciąż pracujemy nad A Brand New Day. Jeżeli chcesz, lubisz to... Boże. Ale jeżeli chcesz jednak uznać to za żart, to może, Boże, to za kanoniczne zakończenie, to niech tak będzie. Nie zwolnij sprawdzić. Foto na Twitterze i na Discordzie, na miejscu aktualizacji. Dziękuję za granie. Prima prilis. I czekajcie dalej. Zostawię to bez komentarza, co tu się stało. Ja wiedziałem, że to było dobre, aby zwlekać w kwestii nagrania tego. Matko boska. Ale było warto, naprawdę. To było na tyle popierwalone, że ja już wiedziałem od dłuższego czasu, że to nie może być kanoniczne, ale nie wiedziałem, że to wyszło 1 kwietnia. A jak na razie zobaczymy się dopiero. Znaczy w kwestii tego A Brand New Day. Właściwie to powtórzę to, co mówiłem wtedy w tym dniu 11. Zobaczymy się dopiero, jak wyjdzie kolejny dzień, albo cały mod zostanie zakończony.